Potyka się dwóch jazzmenów, gadka szmatka, co tam u ciebie, a stary nagrałem płytę. O, no jak? Sprzedałeś coś? Tak, mieszkanie i samochód. O popularności chciałem z wami dzisiaj porozmawiać, o tym, czy to dobrze, że wasza fotografia się gdzieś wybije, czy że wręcz stanie się wiralem, czy jest to nam rzeczywiście wszystkim potrzebne? Dzień dobry, nazywam się Szymon Kasalik, a to jest 150. odcinek podcastu Fotograficznie rzecz biorąc. W kolejny poniedziałek, jak zwykle, zacznę od jakichś kilku ogłoszeń parafialnych. Mianowicie, uruchomiłem możliwość konsultacji ze mną. Te konsultacje, oczywiście, dotyczą fotografii ślubnej, bo w tym się, moi drodzy, specjalizuję. Taką konsultację ze mną w formie wideorozmowy rozmowy możecie sobie zakupić na kursy.krópka.fotograficznyzdbiarz.krópka.com wszystko, co będzie potrzebne, to jest w opisie, żebyście nie musieli tego oczywiście wpisywać. Jeżeli tylko będziecie zainteresowani, co i jak jest dokładny opis tych konsultacji, jak to wygląda i o czym można ze mną rozmawiać. Jeżeli jesteśmy dalej w tym temacie fotografii ślubnej, no to nadal oczywiście możecie zapisywać się na darmowe lekcje z mini z fotografii ślubnej. To są trzy darmowe lekcje, które są dostępne na fotograficzny zakładka Kurs Fotograf Ślubny 2.0. Co do sprzedaży całego kursu, no to oczywiście on jest w tym momencie zatrzymany, ponieważ już pierwsza edycja ruszyła. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali. No i w jesieni, przełom wrzesień, październik ruszymy z drugą edycją, więc wtedy będzie można się zapisać na pełny kurs, a do tego czasu na pewno dojdzie dużo jeszcze lekcji, które będą dodawane do danego kursu. Na dzień dzisiejszy jest ich tam 50. No i zapraszam do właśnie do zapisywania się na te lekcje, dlatego że newsletter będzie Was o wszystkim, co ważne, informował. Zachęcam do oceniania podcastu. Wystarczy wziąć w dłoń swój piękny telefon, wejść w Spotify i tam taką gwiazdkę można mnie dodać, mi dodać, mnie dodać, podcastowi dodać, jeżeli uważacie, że to jest jakaś wartość. Zapraszam też do drugiego mojego podcastu, czyli najgorszy podcast do fotografii, szczególnie tych, którzy zainteresowani są ślubami, ponieważ trzeci sezon skupia się na rozmowach właśnie z fotografami ślubnymi. Natomiast oczywista sprawa jest, że Muszę zaznaczyć, że jest to inna rozmowa niż prowadzę tutaj fotograficznie rzecz biorąc. Jest tam dużo luzu, dużo takiego może języka, który nie do końca wszystkim ludziom przypadnie, ale zachęcam. Już dwa odcinki wypuściłem. W pierwszym odcinku Andrzej ze Słodkogorzko, a w drugim Ola Czterech Kadrów. A kto pojawi się w piątek, bo jakoś tak sobie ustaliłem, że w piątek te odcinki nowe wychodzą, to zobaczymy. Co do ilości epizodów też zobaczymy, bo do tej pory. W pierwszych dwóch sezonach jakoś się tak trzymałem tej szczęśliwej liczby 13 odcinków. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Zapraszam. Przejdźmy natomiast do tego, o czym dzisiaj z Wami chcę porozmawiać, bo gdzieś ostatnio naszła mnie taka myśl i miałem ogromną ochotę wypuścić to z siebie do Was. Dlatego słyszycie mnie dzisiaj solo, a nie z gościem, ponieważ dosyć Często ten temat się gdzieś przejawia. Gdzieś do mnie ktoś o to pisał, gdzieś rozmawialiśmy w podcaście czy gdzieś ze znajomymi odnośnie tego, właśnie jak, jak się wybić. Jeżeli mówimy o wybijaniu się, to nie tylko mówimy oczywiście o Instagramie: jak tego Instagrama rozkręcić, ale też ogólnie o, o, o całości, tak, żeby nasza fotografia takiego rozpędu nabrała, żeby było więcej klientów, a może więcej wystaw, a może więcej sesji zdjęciowych więcej wyjazdów, zależy jaką fotografią się zajmujecie. no Istnieją nawet specjalne przecież kursy, które gdzieś nam pokazują, jak tam rozkręcić tych, tego Instagrama znowu nieszczęsnego, jak ktoś tam może marzy o dojściu do 10 tysięcy followersów. No i takie druga sprawa, z którą się chyba wszyscy mierzymy i myślę, że każdy z Was dobrze wie, o czym mówię, to o tym takim wiecznym narzekaniu na nasze zasięgi. Że my tam się naprodukowaliśmy z naszymi zdjęciami, a tu dupa, gdzieś to tak doszło tylko do paru osób, kliknęło to kilka osób. Wszyscy wiemy, o czym mówimy. tak? Już nie powiem tutaj chyba nawet do Facebooku, bo to nie ma sensu, bo tam to wszyscy wiemy, jak te zasięgi poleciały. Natomiast pytanie jest, czy jest to takie super istotne, ponieważ dzisiaj będę robił bardzo dużo odniesień do muzyki i jest jeszcze jedna taka króciuteńka przypowiastka. Nie wiem, nawet czy to nazwać można przypowieścią czy jakimś mottem. Kiedyś to zasłyszałem, i bardzo mi to siadło, mianowicie. Albo grasz cztery dźwięki i słuchają ci tysiące, albo grasz tysiąc dźwięków i słuchają ci cztery osoby. I zobaczcie na kawałki, które słuchamy w radiu. Oczywiście, zależy, jakiego radia słuchamy, ale mówimy jednak o tych najbardziej topowych stacjach, które mają trafić, co warto podkreślić, do szarych ludzi, do takiej szarej strefy, która uprawia, że tak powiem, pracę od poniedziałku do piątku i tylko czeka na piątek. Zresztą to jest w ogóle motto wszystkich tych radio, nie wiem, jak się odmienia, przepraszam mottem tych wszystkich stacji jest to, że byle do piątku poczekać, tak, bo już sobota, hoho, ho, piwko, grill i tak dalej. Ja nie mówię, że to źle, nie mówię, że to dobrze, ale sami sobie odpowiedzcie na pytanie, do kogo ma to radio trafiać. I spójrzmy na kawałki, które są w tym radiu. Tak. Mógłbym tutaj pewnie zacytować parę utworów, ale chyba nie chcę tego robić. I to nie mówię tylko o polskiej twórczości, bo weźcie sobie pierwszy lepszy tekst jakiegoś tam popularnego artysty z kategorii pop music. I przetłumaczcie go na polski. Ja to kiedyś robiłem, zapewniam, że prawie oślepłem. No to mówimy cały czas, nie wiem, o jest taka piosenka. To piątek, piątek, to piątek, piątek, jakbyśmy go zaśpiewali po polsku, tak? To piątek, piątek, jest piątek, piątek, drinki w górę, podnosimy, będziemy tańczyć całą noc. Jakby takich tekstów myślę, że dobrze, że AI się stworzyło. Chodzi nie do końca, myślę, że ten AI w ogóle był potrzebny, żeby... Taki tekst napisać, bo nie jest tu potrzebna ani ludzka, ani sztuczna inteligencja, żeby coś takiego z siebie wytworzyć. Coś, co jest na topie. Zastanówmy się, dlaczego takie kawałki są na topie. Dlaczego mają taką słuchalność. Trzy sekundy na zastanowienie, na zastanowienie proszę Państwa. Ponieważ one są banalne w odbiorze. Ludzie lubią rzeczy proste. Łatwe do przyswojenia. Przy których nie trzeba wysilać szarych komórek. Do takich ludzi w ogóle to radio jest skierowane ze swoim kontentem. Jakieś tam newsy, im coś tam, że się ktoś zabił, oczywiście, i że jakby jest źle na świecie. To podstawa, żeby troszeczkę tak ludzi wiecie, co z nimi zrobić, a następnie powiedzieć, że czekać trzeba tylko do piątku, bo w piątek się wszyscy możemy napić piwa i przestać pracować i posłuchać głupiej muzyki. I tak samo jest z właśnie z social mediami, i to do czego to służy? No, ludzie szuka, czy ludzie szukają ambitnych treści na social mediach, nie sądzę? Czy to znaczy, że powinniśmy publikować tylko proste i niewymagające treści, również nie sądzę, absolutnie nie. Tylko chodzi mi o grono, do którego my chcemy trafić. Czy jeśli nasza twórczość stanie się popularna, a czasem wręcz wiralowa, czy to dobrze? To jest też pytanie, które sobie trzeba zadać, bo co, co zyskujemy tym, tak? Ok, więcej ludzi obserwujących. Ile ludzi z tych obserwujących będzie zaangażowanych, to jest druga sprawa. Być może więcej klientów, to fakt. Ja też nie mówię, że to źle, bo sam swojego dziś tam Instagrama rozkręcam. Jakby proszę Was o ocenianie podcastu, żeby dziś ten podcast wirował w górę. Faktycznie jest on popularny w Polsce, ale zwróćcie uwagę, że właśnie fotograficznie rzecz biorąc, czy najgorszy podcast, on jest popularny, ale w zakresie fotograficznym, nie? Nie będą mnie słuchać ludzie raczej, którzy są muzykami, podróżnikami, kimś tam, tylko ja jestem skierowany ściśle do tych, którzy mają aparaty w dłoni albo chcą za nie złapać i tak dalej. E, ostatnio sam zastanawiam się. Co, jest, co byłoby moim jakimś sukcesem, nie? Bo wydaje mi się, że popularność to nie jest coś, co uczyni nas wszystkim bardziej szczęśliwymi twórcami. Że mamy więcej klientów, to nam może dać spokój, jeżeli się tylko z tego utrzymujemy, ale wydaje mi się, że tak naprawdę największe szczęście my wszyscy, fotografowie, osiągamy właśnie w trakcie tworzenia. Bo to przecież my wszyscy lubimy najbardziej, nie? Fotografować. I ja się sam nad tym rzeczywiście zastanawiałem ostatnio i sobie myślę: Szymon, przecież ty najwięcej radości odczuwasz w momencie, gdy tworzę te zdjęcia, gdy jestem w procesie twórczym, gdy mam aparat, mam przed sobą ludzi, bądź też czasem krajobraz mój marny, który mi wychodzi jak wychodzi. I to jest ten moment, fragmenty, które. Powodują, że ja zapominam o problemach i całej reszcie, o takiej przyziemności, że wyskoczyłem na chwilę z domu. To też jest fajne, zwłaszcza jeżeli pracujesz w domu. Że czuję wtedy tą wolność, że czuję radość z tego, że biegam z tym aparatem. I uważam, że to jest mój największy sukces, bo czy odczuwasz ogromny sukces i ogromną satysfakcję, gdy gdzieś tam strzelają ci lajki, na przykład pod zdjęciem, gdy twoje zdjęcie stało się wiralowe, że masz dużo zapytań, że osiągnąłeś jakby bardzo dużo? Wszyscy fotografowie, według mnie, ci przynajmniej tacy ambitni oczywiście, a tylko tacy słuchają tego podcastu, odpowiedzą moim zdaniem tak samo i zgodzą się ze mną, że najważniejszy jest ten proces twórczy. A co zrobić, żeby być częściej szczęśliwym i żeby być bardziej spełnionym fotografem? No fotografować więcej. A żeby fotografować więcej, to co trzeba zrobić? No to trzeba umawiać się na sesję. Trzeba dawać sobie możliwość do tego, że jedziesz gdzieś, fotografujesz. No bo to teraz nie wiem, ile ludzi mnie słucha, z jakich gatunków. Czy fotografujecie ludzi, czy może krajobraz, czy może konie, psy. Trzeba dawać sobie jak najwięcej możliwości na kolejne zdjęcia, bo to nas najbardziej, największą frajdę nam sprawi. A uwaga, teraz jest niesamowity twist. Ponieważ to, że my będziemy produkować więcej treści... Dla siebie, w swoim stylu powoduje, że automatycznie możemy większą ilością tych zdjęć się dzielić. I co za tym idzie, podnosimy nasz poziom. Jeżeli robimy to oczywiście jakoś na poziomie świadomie, że chcemy pogłębiać swoją świadomość, chcemy się uczyć, więc automatycznie jakby przybywa nam ludzi, bo pokazujemy nowe rzeczy, publikujemy, dzielimy się swoją twórczością. Więc wszystko się sprowadza do tego, że. Wróćmy do takich korzeni, czyli, jakby, odkryjmy największą frajdę, fotografujmy, nie? Wracając do tego tematu popularności, chociaż on cały czas się tu przewija, to nie jest oczywiście tak, że tylko ta banalna i prosta muzyka jest popularna, że to jest tylko te cztery akordy na krzyż, piosenka o Drinku i piątku, czy o tym, że miłość, kochaj mnie, coś tam. Faktycznie radio chce puszczać takie kawałki, lecz tak jak już wspomniałem, mówimy tutaj o tych topowych stacjach radiowych. Natomiast nawiążuj, nawiążmy znowu do tej muzyki i do jazzu, który gdzieś tu się już przewinął na samym wstępie. Nie wiem, ilu z Was kojarzy takie nazwiska jak Miles Davis, Marcus Miller, Lirito Orr, Louis Armstrong. To są hiperpopularne nazwiska dla tych, którzy siedzą w temacie jazzu, bo to są światowe legendy. Myślę, że nawet ci, którzy nie świedzą w temacie jazzu Milesa Davisa czy też Louisa Armstronga będą kojarzyć. I przecież jest mnóstwo fanów jazzu na świecie i to jest właśnie sęk w tym, nie? że grunt to jest trafić do tych ludzi, którzy... Was interesują, do tego grona. Nie do wszystkich, bo do wszystkich to już mu powiedzieliśmy, co trafia. Chociaż do mnie na przykład radio w ogóle nie trafia, bo ja nie potrafię słuchać radia, bo właśnie ta narracja czekania na piątek i tej muzyki, która tam jest, mnie to do szału doprowadza. Więc. Zwróćcie uwagę właśnie na to, że chcemy trafić do ludzi, którzy będą rozumieć to, co my robimy. No i jak do tych ludzi teraz trafić, to, to już jest trudniejsza sztuka, bo ta publika jest dużo bardziej wymagająca. I ona nie oczekuje właśnie tych czterech dźwięków i piosenki o dupie Maryni, tylko ona czeka na te tysiąc zaskakujących dźwięków. No i żeby te tysiąc zaskakujących dźwięków wydobyć, to też już sobie trochę powiedzieliśmy. No, trzeba po prostu według mnie dużo fotografować, ale też nie byle jak. I Tu jest też taka sprawa, że ktoś może się po prostu urodzić takim diamentem do oszlifowania. Na przykład o Mailsteinie Davisie na przykład, też się mówi, że on nie był nigdy jakimś wybitnym muzykiem w sensie technicznym, ale za to potrafił przemycać jakieś niesamowite emocje w tych swoich kawałkach, graniu na trąbce. Nie? Więc też ten własny styl, jakiś bardzo wyjątkowy, unikalny, to jest coś, co gdzieś może. Procentować, ale procentować dopiero po kilku, kilku latach, moim zdaniem, nawet czasem kilkunastu. Jak wiemy, też znamy muzyków, którzy zostali docenieni dopiero po śmierci, wprawdzie tego wam nie życzę, żeby wasza fotografia dopiero gdzieś e, po śmierci zaczęła być popularna i, i wspaniała y, tylko jeszcze za waszego życia. Natomiast po prostu trzeba być według mnie bardzo konsekwentnym. I jeżeli wspomniałem o tych jazzowych nazwiskach, to Przekładając sobie to na świat fotografii, no to zobaczcie, że mamy Petera Lindberga, Ani Lejbowicz, Saliman, ale jeżeli mamy wejść na być bardziej patriotycznie i wejdziemy na polski rynek, to pozwolę sobie użyć takich nazwisk jak Ola Zaborowska, Szymon Brodziak, Agata Sersz, Tomasz Tomaszewski, Arek Gola, Karol Artowicz. Tak chciałem z wszystkich tych gatunków trochę powymieniać. Oczywiście nie wymienię tu wszystkich, którzy są, jakby, że których każdy z reguły kojarzy. Ci wszyscy ludzie... Bardzo długo pracowali na to, co mają teraz, według mnie. Na tą popularność, którą się cieszą, mniej lub bardziej, bo tu mam na myśli choćby i bardzo introwertyczny charakter Oli. Pozdrawiam cię, Olu, serdecznie, o ile słuchasz. To wszystko, ta cała droga to jest bardzo długi proces. Ja do, lubię nazywać, że fotografia że ta ścieżka to jest maraton, że to jest gotowanie bigosu, jeżeli mamy, że przełożyć to na moje ulubione porównania do gotowania i wytrwałość, bo wiecie, ja teraz znowu w, w, zacząłem biegać dużo dla przyjemności, nie mam jakichś tam osiągów, że chcę startować w maratonie czy coś w tym stylu, ale jakby te pierwsze moje powroty, bo ja mam te wzloty i upadki, mój powrót do biegania zawsze wygląda tak samo, że ja mam ochotę się zabić po pierwszym kilometrze, na drugim kilometrze myślę sobie, że jak ktoś patrzy na mnie z boku, to muszę wyglądać jak mors, który wyszedł na brzegi i próbuje się doczłapać do głazu ze słońcem. I Natomiast co się dzieje, jeżeli ja to przetrwam? Dzieje się zawsze to samo. Wystarczy mi tydzień, Biegania po powrocie, oczywiście, jeżeli jesteś mega początkującym w bieganiu, to ten tydzień bo to może być za mało. Natomiast dla mnie taki tydzień regularny, czyli że pobiegam trzy razy w tygodniu, powoduje, że yy, momentalnie ta kondycja się sobie przypomina o mnie i mówi, a to ty też jesteś tym, co biegałeś. I zaraz dla mnie zrobienie tamtych 10-12 kilometrów jest jakby bardzo proste i przyjemne. Co jest właśnie najważniejsze w tym wszystkim, że na początku nie wyciągasz z tego żadnych absolutnie przyjemności, natomiast po czasie, po tym przynajmniej u mnie tygodniu, dwóch, no to ta przyjemność momentalnie się pojawia przy tym wysiłku fizycznym. No i to jest ten moment tej wytrwałości, znaczy, moment, no to długo trwa. Chodzi po prostu o tą wytrwałość, o takie przekraczanie sobie granic, o czasem o zmuszenie się do pewnych rzeczy, że idziesz na te zdjęcia, zrobisz to, napiszesz do tej osoby. Ja tak jak dzisiaj z podcastem się zastanawiałem, a czy nagrać mi się chce, ale siadłem, mówię dobra, wyłączam wszystkie telefon, wszystkie rozpraszacze mnie, zamykam się w domu, robię sobie notatki, czy mam coś rzeczywiście do powiedzenia i okazuje się, że zapisałem tego hiper strasznie dużo, co teraz w tym momencie można, możecie usłyszeć i Chodzi o takie przebicie się po prostu przez czasem ścianę, która wydaje się z żelbetonu, ale tak naprawdę jest z jakiegoś spróchniałego drewna. I jak przejdziecie przez tą ścianę, to jest dobrze. A zatem, niekoniecznie Twoje to fotografie powinny, mogą trafić właśnie do tej elity, o której wspomniałem, o do której chcecie trafić, jeżeli jeszcze one są na słabym poziomie. Co zrobić? No to właśnie o tym przed chwilą powiedziałem, że dużo fotografować, tak? Prawda jest taka, że efekt instant możemy według mnie uzyskać naprawdę bez dużego wysiłku. Wystarczy, że pójdziesz za tłumem, patrzysz na to, co jest chwytliwe, wiralowe, skorzystasz sobie z rolek, które kręcą wszyscy, używasz tego szablonu, bo Instagram ci na to pozwala, wybierasz tą muzykę, nawet nie musisz szukać, nie musisz się zbytnio starać. I idąc za wielolowością, za tym, co jest popularne, twoje konto się rozchula na dobre. Jeżeli to Ci daje frajdę, widzisz w tym wartość, droga wolna. Nie widzę z tym problemu. Ale jeżeli jednak mówimy o zostaniu Majsem Davisem w fotografii, no to sprawa jest troszkę cięższa. Łatwo ulec tej chęci bycia popularnym. Ja sobie z tego zdaję sprawę, bo to, trochę, to nasze ego w dzisiejszych czasach troszkę budują social media, ale z drugiej strony kiedyś, kiedy ja zaczynałem, to były. Z kolei portale fotograficzne, na których też kiedy człowiek publikował, i to czekał z wypiekami na twarzy, co napiszą inni ludzie, jakie oceny zbierze ta nasza fotografia. Odświeżanie strony. Z wypiekami wracałem na strony po godzinie, żeby zobaczyć, czy ktoś coś napisał, czy dostałem jakieś opinie. Więc jakby uważam, że to jest też coś naturalnego, bo to nie ma nic w tym złego, że my, fotografowie, chcemy się tą fotografią dzielić i chcemy zdobyć jakiś odbiór. I podobnie zresztą jak muzycy, bo dużo dzisiaj o tym dzisiaj mówimy. I uważam generalnie, że tworzenie muzyki bez dzielenia się nią, może nie tyle nie ma sensu, ale co na pewno nie ma takiego wydźwięku i takiej wartości, bo mówię to też nie bez powodu, bo sam tą muzykę grałem kiedyś i jakbym, jeżeli nie miałbym żadnych koncertów mieć, czy nie miałbym żadnych gdzieś tam opublikowań filmów, choćby na głupim swoim Facebooku prywatnym, czy coś w tym stylu, to nie do końca widziałem w tym aż taką radość, jeżeli Moja muzyka na kogoś nie zaczęła działać. Oczywiście, że warto też robić wiele rzeczy tylko dla siebie, i stąd jest to moje podejście do tego mojego marnego krajobrazu, który finalnie interesuje mnie głównie, żeby pokazał się na moim ścianie w moim domu, a nie żeby tam zdobył nie wiadomo co na tych social mediach, konkursach i tak dalej, znaczy no, do konkursów to im w ogóle daleko. Ale tak finalnie większość zdjęć chce pokazać, lubię je pokazać i cieszę się, gdy ktoś w tych zdjęciach dostrzega to samo co ja, a może czasem nawet trochę więcej, że zinterpretuje to inaczej, że dostrzeże tam coś dla siebie. To jest dla mnie ogromna wartość i no nie oszukujmy się, każdy z nas, twórców, tworzymy po to, żeby się z kimś tym dzielić, nie? Jak już wspomniałem, ja sam tam kiedyś muzykę grałem i nie byłem jakimś mistrzem, żeby nie było, ale kilka koncertów na swoim koncie mam i to były takie koncerty w pubach, w barach, w klubach, żeby nie było, że nie wiadomo gdzie występowałem. I wiecie jak to było. Czasami na twój koncert przyszło pięć osób na krzyż, ponieważ zdarzyło się tak, że totalnie źle sobie dobrałeś termin, na przykład, nie? Bo wydawało ci się, że gra świetną muzykę, że plakat jest, wszystko jest zrobione, gdzieś informacja na social mediach, ale jakoś wylądowałeś w momencie, nie wiem, że była sesja dla studentów i ci studenci nie przyszli, bo się uczyli na przykład, nie? Bywało znowu tak, że były pełne sale i ludzie, którym ta muzyka się totalnie udzielała, nie? Którzy wariowali na punkcie tych dźwięków i jakby to też chcę pokazać, że po prostu czasem to nie wiadomo, no coś nie wypali i tyle, Lecz finalnie jakby też najważniejsze w tych właśnie w tym graniu muzyki i koncercie było to, że choćby jedna ta osoba była na tej publiczności, gdzie widzisz, że to rezonuje z tą osobą, to to jest dla mnie do, duża wartość z tego. I właśnie takie pytanie według mnie warto sobie zadać na koniec, czy zależy ci na tym, by zdjęcia twoje były oglądane przez setki, tysiące osób, ale jeżeli mówię o oglądaniu, to mówię trochę na zasadzie przewijania, nie? ponieważ wiem, jak się na Instagramie coś ogląda. Czy może lepiej, żeby ta nasza fotografia, twoja fotografia robiła wrażenie na kilku osobach, które na przykład potrafią, zdobędą się na to, żeby napisać ci prywatną wiadomość, jak wielkie wrażenie wywarło na tobie, na nich twoje zdjęcie. Jakie oni emocje poczuli wtedy, bo ja na przykład dostaję takich wiadomości dość sporo i to jest dla mnie coś takiego, że mówię wow, nie? No bo patrząc na to 5000 obsk lajków pod zdjęciem, czy tam opinii, recenzji, ale wszystkie na zasadzie super, ekstra, ale ładne. Wow. Nie wiem, jeszcze emotki mamy dzisiaj, żeby przypadkiem za dużo się nie produkować w życiu, to możemy to określić wszystko jedną emotką, bo po co pisać? Tymczasem ktoś napisze do ciebie prywatną wiadomość, bo chciał, żeby właśnie do ciebie prywatnie to trafiło. Czy też może właśnie prywatny projekt wykonany tylko dla siebie? ze wspaniałymi ludźmi, które który was wyciszy, którzy, który dla tych fotografowanych osób, bo ile to będą osoby, będzie czymś niezwykłym. Ostatnio widziałem taki piękny projekt u Marty Wojtal. Swoją drogą powinienem ją wymienić tam wyżej w, w liście tych polskich fotografów najlepszych. Która fotografuje serię teraz ludzi, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. I to nie są też tylko fotografie tych starszych ludzi, ale to są też ich historie, ona ich słucha, jakby to nie jest samo zdjęcie, tam jest mnóstwo w tym opowieści. I poświęcony czas właśnie tym osobom, które możesz poświęcić, fotografując w tym swoim jakimś prywatnym projekcie. A ten poświęcony czas to jest podobno coś, co najlepsze można dać drugiemu człowiekowi, jak to powiedział w Świętej Pamięci ksiądz Kaczkowski. A właśnie myślę, że fotografia jest czymś takim, co nie tylko na nas powinno działać dobrze: że to jest dzielenie się też z drugą osobą, że to jest poświęcanie czasu innym osobom, że to jest czasem uwiecznienie dla kogoś czegoś, co dla niego będzie mieć potężną wartość, a nie tylko patrzenie egoistycznie na siebie. Więc na koniec tylko powiem, że mocno trzymam kciuki za waszą popularność. Przemyślcie to sobie, w jaki sposób tą popularność chcecie osiągnąć i w jaki sposób chcecie fotografią oddziaływać na innych. Dzięki serdeczne, udanego tygodnia.